Rozdział pierwszy. Prawo do bycia bogatym. Cokolwiek może zostać powiedziane w pochwale ubóstwa, fakt pozostaje taki, że nie jest możliwym, by żyć naprawdę pełnią życia i osiągnąć tak zwany sukces, dopóki człowiek nie stanie się bogaty. Żaden człowiek nie wzniesie się do swojego maksymalnego poziomu talentu czy rozwoju duszy, dopóki nie będzie miał dużych pieniędzy, ponieważ aby rozwinąć duszę i talent, musi używać różnych rzeczy, a nie zdobędzie tych rzeczy, jeśli nie będzie miał pieniędzy na kupno ich. Celem życia jest rozwój i wszystko, co żyje, ma niepodważalne prawo do całego rozwoju, jaki jest w stanie osiągnąć. Ludzkie prawo do życia oznacza prawo do swobodnego i nieograniczonego dostępu do wszystkich rzeczy, które mogą być potrzebne do rozwoju pełnego, mentalnego, duchowego i fizycznego, lub innymi słowy, prawo do bycia bogatym. W tej książce nie będę mówił o bogactwie w sposób figuratywny. Być naprawdę bogatym nie oznacza bycie usatysfakcjonowanym małością. Żaden człowiek nie powinien być usatysfakcjonowany małością, jeśli jest w stanie mieć w użytku i cieszyć się większą ilością. Celem natury jest postęp i rozkwit życia. I każdy człowiek powinien mieć wszystko, co stanowi jego siłę, elegancję, piękno i bogactwo życia. Bycie usatysfakcjonowanym czymkolwiek mniej to grzech. Człowiek, który posiada wszystko, czego chce, do życia pełnią swojego życia, jest bogaty. I żaden człowiek, który nie ma dostatku pieniędzy, nie może mieć wszystkiego, czego chce. Życie rozwinęło się do tego stopnia i stało się tak różnorodne, że nawet najbardziej zwyczajny mężczyzna lub kobieta potrzebują do życia sporej ilości pieniędzy, żeby żyć w sposób zbliżony do pełni. Każdy naturalnie chce stać się wszystkim, czym jest w stanie się stać. To pragnienie, by zrealizować wewnętrzne możliwości, jest wrodzone w naturę ludzką. Nie możemy przestać chcieć być wszystkim, czym możemy się stać. Sukces w życiu to właśnie stanie się tym, czym chcesz się stać. A może stać się tym wszystkim poprzez użycie rzeczy, a zyskujesz otwarty dostęp do rzeczy, gdy staniesz się wystarczająco bogaty, by je kupić. Zrozumienie nauki bogacenia się jest więc najważniejszą ze wszystkich nauk. Nie ma nic złego w pragnieniu bycia bogatym. Pragnienie bycia bogatym to tak naprawdę pragnienie bogatszego, pełniejszego, bardziej dostatniego życia, a to jest warte każdej ceny. Człowiek, który nie pragnie więcej życia, jest wypaczony. Także człowiek, który nie pragnie wystarczającej ilości pieniędzy, by kupić wszystko, co chce, jest wypaczony. Są trzy motywy, dla których żyjemy. Żyjemy dla ciała, żyjemy dla umysłu, żyjemy dla duszy. Żadne z tych trzech nie jest świętsze od reszty. Wszystkie są równie pożądane. I żadne z tych trzech, ciało, umysł, dusza, nie może w pełni prosperować, gdy inne są odcięte od życia i pełnej ekspresji. Nie jest dobre i szlachetne życie tylko dla duszy i odrzucanie umysłu i ciała. Jest równie złe życie tylko dla intelektu, a odrzucanie ciała i duszy. Wszyscy znamy odrażające konsekwencje życia tylko dla ciała i zaprzeczanie umysłu i duszy. Widzimy, że prawdziwe życie oznacza kompletną ekspresję wszystkiego, co człowiek może dać poprzez ciało, umysł i duszę. Cokolwiek człowiek może powiedzieć, żaden z nas nie może być w pełni szczęśliwy lub usatysfakcjonowany, dopóki jego ciało nie żyje w pełni swoich funkcji. To samo jest prawdą dla umysłu i duszy. Gdziekolwiek jest niewyrażona możliwość albo niewykonana funkcja, tam jest niezaspokojone pragnienie. Pragnienie to możliwość szukająca ekspresji albo funkcja szukająca wykonywalności. Człowiek nie może żyć pełnią życia bez dobrego jedzenia, komfortowego ubrania i ciepłego schronienia. I od wolności od nadmiernego trudu. Odpoczynek i rekreacja są równie niezbędne do fizycznego życia. Człowiek nie może żyć pełnią umysłu bez książek i czasu do studiowania ich. Bez możliwości podróżowania i obserwacji lub intelektualnego towarzystwa. By żyć pełnią umysłu, człowiek musi mieć intelektualne reakcje. Musi otaczać się obiektami sztuki i piękna, które jest w stanie używać i doceniać. By żyć pełnią życia duchowego, człowiek musi kochać, a ekspresja miłości jest blokowana przez ubóstwo. Jedno z największych szczęść człowieka znajduje się w obdarowywaniu tych, których kocha. Miłość
znajduje swoją najbardziej naturalną ekspresję w dawaniu. Człowiek, który nie ma czego dać, nie może wypełnić swojej roli jako mąż czy ojciec, jako obywatel lub mężczyzna. To w użytku materialnych rzeczy właśnie człowiek znajduje pełnię życia dla swojego ciała, rozwija swój umysł i odkrywa duszę. Jest to więc dla niego sprawa pierwszorzędnej wagi, aby stał się bogaty. To jest w 100% ok, abyś pragnął stać się bogaty. Jeśli jesteś normalnym mężczyzną lub kobietą, nie możesz się tego wypierać. To jest perfekcyjnie właściwe, abyś poświęcił swą uwagę nauce bogacenia się, ponieważ jest to najszlachetniejsza i najpotrzebniejsza ze wszystkich nauk. Jeśli odrzucisz tę naukę, porzucasz wtedy obowiązek wobec siebie, wobec Boga i wobec społeczeństwa, ponieważ nie możesz zrobić więcej dla Boga i społeczeństwa, niż uczynić jak najwięcej z samego siebie. Rozdział drugi. Istnieje nauka bogacenia się. Istnieje nauka bogacenia się i jest to nauka dokładna, jak algebra czy matematyka. Istnieją określone prawa, które stoją na straży procesu zdobywania bogactwa. Gdy te zasady zostaną opanowane i zastosowane, każdy człowiek stanie się bogatym z matematyczną pewnością. Posiadanie pieniędzy i własności wynika z robienia rzeczy w określony sposób. Ci, którzy robią rzeczy w określony sposób, czy to świadomie, czy przypadkowo, stają się bogaci. Podczas gdy ci, którzy nie robią rzeczy w określony sposób, bez względu na to, jak ciężko pracują albo jak rozwinięci są, pozostają biedni. To jest naturalne prawo, które stanowi, że konkretne przyczyny stanowią konkretne efekty, więc gdy jakikolwiek mężczyzna lub kobieta nauczą się robić rzeczy w ten określony sposób, niezawodnie staną się bogaci. To, że powyższe stwierdzenie jest prawdą, jest pokazane w tych faktach. Bogacenie się nie jest uwarunkowane środowiskiem. Jeśli by tak było, wszyscy ludzie w określonych okolicach byliby bogaci. Ludzie jednego miasta byliby bogaci, a ci z innego miasta byliby biedni. Albo mieszkańcy jednego stanu osiągaliby zamożność, a mieszkańcy innego pozostali biedni. Jednak jest tak, że wszędzie widzimy bogatych i biednych żyjących obok siebie, w tym samym otoczeniu i często zaangażowanych w te same zawody. Gdy dwójka ludzi jest w tej samej lokalizacji i w tym samym biznesie i jeden się bogaci, a drugi pozostaje biednym, pokazuje to, że bogacenie się nie jest kwestią otoczenia. Oczywiście, niektóre miejsca mogą temu sprzyjać bardziej niż inne, ale gdy dwóch ludzi otwiera biznes w tej samej okolicy i jeden się bogaci, a drugi nie, pokazuje to, że bogacenie się jest rezultatem robienia rzeczy w określony sposób. Jeśli bogacenie się jest rezultatem robienia rzeczy w określony sposób, jeśli te same przyczyny powodują te same efekty, wtedy każdy mężczyzna lub kobieta, którzy potrafią robić rzeczy w ten sposób, potrafią stać się bogatymi. I cała rzecz sprowadza się do precyzyjnej nauki. Wyłania się tu pytanie, czy ten określony sposób może nie być zbyt trudny, tak, że tylko nieliczni mogliby go użyć. To nie może być prawdą, jak widzimy do tej pory, nie chodzi o naturalne predyspozycje. Utalentowani ludzie stają się bogaci i ludzie bez talentu stają się bogaci. Intelektualnie błyskotliwi ludzie stają się bogaci i bardzo głupi ludzie stają się bogaci. Fizycznie silni ludzie stają się bogaci i słabi i chorowici ludzie stają się bogaci. Pewien poziom możliwości myślenia i rozumienia jest oczywiście wymagany, ale jak dotąd naturalne predyspozycje nie mają znaczenia. Każdy mężczyzna lub kobieta, którzy mają wystarczająco umiejętności, by czytać i rozumieć te słowa, mogą z pewnością stać się bogatymi. Również widzieliśmy, że nie jest to sprawą otoczenia. Lokalizacja ma jakieś znaczenie. Człowiek nie wzbogaci się przecież na środku Sahary, oczekując zrobić tam działający biznes. Bogacenie się zawiera potrzebę relacji z innymi ludźmi i bycia tam, gdzie są ludzie, z którymi można te relacje prowadzić. A jeśli ci ludzie są skłonni do relacji w taki sposób, jak chcesz, tym lepiej. Ale to tylko tyle, na ile ważne jest środowisko. Jeśli ktokolwiek w twoim mieście potrafi się wzbogacić, potrafisz i ty. Jeszcze raz, nie chodzi o wybór jakiegoś konkretnego biznesu lub profesji. Ludzie bogacą się w każdych biznesach i w każdej profesji, podczas gdy ich sąsiedzi w tych samych profesjach pozostają biedni. Jest to prawdą, że najlepiej pójdzie ci w biznesie, który lubisz, który jest z tobą spójny. Jeśli masz określone talenty rozwinięte, najlepiej pójdzie ci w biznesie, który wykorzystuje te talenty.
Również najlepiej pójdzie ci w biznesie, który jest dostosowany do twojej lokalizacji. Budka z lodami sprzeda dużo więcej w ciepłym klimacie niż na Grenlandii. A połów łososi będzie większy na północnym wschodzie niż na Florydzie, gdzie ich nie ma w ogóle. Ale poza tymi generalnymi ograniczeniami, bogacenie się nie jest sprawą zaangażowania się w jakiś konkretny biznes, ale sprawą nauczenia się robić rzeczy w określony sposób. Jeśli jesteś obecnie w jakimś biznesie i ktoś inny w tej lokalizacji, w tym samym biznesie bogaci się, a ty nie, to dlatego, że nie robisz rzeczy w ten sam sposób, co ta osoba. Nikt tak naprawdę nie jest ograniczony przez brak kapitału. Prawda, gdy zdobędziesz kapitał, wzrost staje się łatwiejszy i szybszy. Ale ten, kto ma kapitał, jest już bogaty i nie musi już myśleć, jak to zrobić. Bez względu na to, jak biedny jesteś teraz, jeśli zaczniesz robić rzeczy w określony sposób, staniesz się bogaty i zaczniesz gromadzić kapitał. Zdobywanie kapitału jest częścią procesu bogacenia się i jest częścią rezultatu, który bez wątpienia osiąga się, robiąc rzeczy w określony sposób. Możesz być najbiedniejszym człowiekiem na kontynencie, być głęboko w długach, możesz nie mieć przyjaciół, wpływów ani zasobów, ale jeśli zaczniesz robić rzeczy w ten sposób, musisz bezwarunkowo stać się bogaty, ponieważ te same przyczyny powodują te same efekty. Jeśli nie masz kapitału, możesz zdobyć kapitał. Jeśli jesteś w złym biznesie, możesz przejść do właściwego biznesu. Jeśli jesteś w złej lokalizacji, możesz zmienić lokalizację na odpowiednią. Możesz to zrobić, zaczynając w swoim obecnym biznesie, w obecnej lokalizacji, robiąc rzeczy w określony sposób, który przynosi sukces. Rozdział trzeci. Czy możliwość jest zmonopolizowana? Żaden człowiek nie jest utrzymywany w biedzie, ponieważ możliwość została mu odebrana. Ponieważ inni ludzie zmonopolizowali zamożność i ogrodzili ją płotem. Możesz być odcięty od zaangażowania w biznesy w określonych liniach, ale wtedy będą inne kanały otwarte dla ciebie. Prawdopodobnie byłoby to dla ciebie trudne, żeby przejąć kontrolę nad systemem torów narodowych. Ten obszar jest mocno zmonopolizowany. Ale biznes kolei elektrycznych jest jeszcze w powijakach i oferuje dużo możliwości na przedsiębiorczość. I w ciągu kilku następnych lat transport powietrzny zostanie wielkim przemysłem i we wszystkich swoich gałęziach da zatrudnienie setkom tysięcy, może milionom ludzi. Dlaczego nie zwrócić swojej uwagi ku transportowi powietrznemu, zamiast konkurować z J.J. Hillem i innymi o szansę w światowym systemie kolei parowych? To bardzo prawdziwe, że jeśli jesteś pracownikiem pracującym w biznesie stalowym, masz bardzo małą szansę zostania właścicielem fabryki, w której działasz. Ale jest również prawdą, że jeśli zaczniesz działać w określony sposób, to wkrótce opuścisz zatrudnienie w przemyśle stalowym. Możesz kupić farmy 10 do 40 akrów i zacząć być producentem produktów żywnościowych. Jest obecnie duża szansa dla ludzi, którzy żyją na małych traktach ziemi i którzy będą ją intensywnie uprawiali. Ci ludzie na pewno staną się bogaci. Może powiesz, że to jest niemożliwe, aby zdobyć taką ziemię, ale dowiodę ci, że to nie jest niemożliwe i że z pewnością możesz nabyć farmę, jeśli pójdziesz do pracy w określony sposób. W różnych okresach strumień możliwości ustawia się w różnych kierunkach, w zależności od potrzeb ogółu i określonego stopnia społecznego rozwoju, który został osiągnięty. Obecnie w Ameryce jest ustawiony w kierunku rolnictwa i powiązanych przemysłów i profesji. Dzisiaj możliwość jest otwarta przed pracownikiem fabryki w jego linii, jest otwarta przed biznesmenem, który zaopatruje farmera bardziej niż przed tym, który zaopatruje pracownika fabryki. I przed profesjonalistą, który czeka na farmera, bardziej niż ten, który służy klasie pracującej. Jest dostatek możliwości dla człowieka, który idzie z prądem, zamiast próbować płynąć pod prąd. Więc pracownicy fabryk, pojedynczo albo jako klasa, nie są pozbawieni możliwości. Pracownicy nie są spychani w dół przez swoich panów, nie są uziemiani przez trusty czy połączony kapitał. Jako klasa są tam, gdzie są, ponieważ nie robią rzeczy w określony sposób. Jeśli pracownicy Ameryki wybraliby tak, mogliby iść za przykładem swoich braci z Belgii i innych krajów i stworzyliby duży dział sklepów i połączonych z nimi przemysłów. Mogliby wybrać człowieka ze swojej klasy na stanowisko i tworzyć sprzyjające prawa dla tych połączonych przemysłów. I w kilka lat mogliby mieć swoją pozycję we własności obszaru przemysłu. Klasa pracująca mogłaby zostać panami, gdziekolwiek zaczęliby robić rzeczy w określony sposób.
Prawo do statku jest takie samo dla nich, jak dla wszystkich innych. Muszą się uczyć i pozostaną tam, gdzie są, tak długo, jak będą robić rzeczy tak, jak robili do tej pory. Pojedynczy pracownik jednak nie jest powstrzymywany przez ignorancję i mentalne lenistwo swojej klasy. Może on podążać za strumieniem możliwości do bogactwa, a ta książka powie mu, jak to zrobić. Nikt nie jest utrzymywany w biedzie przez brak zasobów bogactwa. Jest więcej niż wystarczająco dla wszystkich. Pałac tak wielki jak Kapitol w Waszyngtonie mógłby zostać wybudowany dla każdej rodziny na ziemi z samego tylko materiału w Stanach Zjednoczonych. I przy intensywnej uprawie ten kraj mógłby wyprodukować wełnę, bawełnę i tkaniny, by ubierać każdą osobę na świecie lepiej niż Salomon w czasach swojej największej chwały, razem z jedzeniem wystarczającym do wykarmienia wszystkich luksusowo. Widoczne zasoby są praktycznie niewyczerpalne, a niewidoczne zasoby są dosłownie niewyczerpalne. Wszystko, co widzisz na ziemi, jest zrobione z oryginalnej substancji, z której zrobione są wszystkie rzeczy. Nowe formy nieustannie są tworzone, a stare rozpadają się, ale wszystkie kształty są zrobione przez jedną rzecz. Nie ma limitu zaopatrzenia przez nieuformowaną substancję albo oryginalną substancję. Wszechświat jest z niej zrobiony, ale nie została cała zużyta do zrobienia wszechświata. Przestrzenie, rzeczy i wszystko pomiędzy rzeczami widzialnego wszechświata są wypełnione oryginalną substancją, bezkształtną substancją, źródłowego materiału wszystkich rzeczy. 1000 razy więcej niż jest może nadal zostać stworzone, a nawet wtedy nie wyczerpalibyśmy zasobów uniwersalnego źródła materiału. Żaden człowiek więc nie jest biedny, ponieważ natura jest biedna albo niewystarczająco rzeczy jest dookoła. Natura jest nieskończonym źródłem bogactwa. Zasoby nigdy się nie wyczerpią. Oryginalna substancja jest żywa w kreatywną energię i nieustannie produkuje więcej form. Kiedy zasoby materiału budującego się wyczerpią, więcej zostanie wyprodukowanych. Jeśli ziemia zostanie wyjałowiona tak, że więcej jedzenia nie będzie mogło na niej wyrosnąć, zostanie odnowiona albo więcej ziemi zostanie wyprodukowane. Gdy całe złoto i srebro zostanie wykopane z ziemi, jeśli człowiek nadal będzie na poziomie rozwoju społecznego, że będzie potrzebował złota i srebra, więcej zostanie wyprodukowane z bezkształtnej substancji. Bezkształtna substancja reaguje na potrzeby człowieka, nie pozostawi go bez jednej dobrej rzeczy. To jest prawda o ludzkości wspólnie. Rasa jako całość jest nieustannie bogata, a jeśli jednostki są biedne, to dlatego, że nie podążają za określoną drogą robienia rzeczy, która czyni jednostkę bogatą. Nieuformowana substancja jest inteligentna, to jest rzecz, która myśli, to jest żywe i zawsze jest zwrócone w kierunku większego życia. To jest naturalny i wrodzony impuls życia, by szukać większego życia. To jest natura inteligencji, by powiększać się i świadomości, by poszerzać swoje granice i znajdować pełniejszą ekspresję. Wszechświat form jest stworzony z nieuformowanej, żyjącej substancji, która wrzuca się w formy, by wyrazić siebie samą pełniej. Wszechświat jest wielką, żywą obecnością, ciągle poruszający się w kierunku większego życia i pełniejszego funkcjonowania. Natura jest uformowana w celu rozwoju życia. Jej głównym motywem jest powiększanie życia. Z tego powodu wszystko, co może służyć życiu, jest w dostatku dostarczane. Nie może być jakiegokolwiek braku, dopóki Bóg sam nie wyzeruje swoich własnych dzieł. Nie jesteś utrzymywany w biedzie przez brak dostatku w bogactwie. To jest fakt, który zademonstruje trochę dalej, że zasoby nieuformowanej substancji działają na życzenie mężczyzny lub kobiety, którzy działają i myślą w określony sposób. Rozdział 4. Pierwsza zasada nauki bogacenia się. Myśl jest jedyną siłą, która jest w stanie wyprodukować trwałe bogactwo z nieuformowanej substancji. Materiał, z którego zrobione są wszystkie rzeczy, to substancja, która myśli, a myśl o formie w tej substancji produkuje tę formę. Oryginalna substancja porusza się zgodnie z myślami. Każda forma i proces, który widzisz w naturze, jest wizualną ekspresją myśli w oryginalnej substancji. Gdy nieuformowana substancja myśli o formie, przybiera tę formę. Gdy myśli o ruchu, powoduje ten ruch. W ten sposób wszystkie rzeczy są stworzone. Żyjemy w świecie myśli, który jest częścią wszechświata myśli.
Myśl o poruszającym się wszechświecie rozprzestrzeniła się po nieuformowanej substancji i myślowa substancja zaczęła poruszać się zgodnie z tą myślą. Przybrała formę systemów i planet i utrzymuje tę formę. Myśląca substancja przybiera formę swojej myśli i porusza się zgodnie z tą myślą. Utrzymywanie pomysłu krążących systemów słońc i światów przybiera formę tych ciał i porusza nimi tak jak myśli. Myślenie o formie wolnorosnącego drzewa dębowego porusza się zgodnie z myślą i tworzy drzewo. Może to wymagać stuleci, aby wykonać to działanie. Podczas tworzenia nieuformowana substancja wydaje się poruszać zgodnie z liniami wyznaczającymi czas tworzenia. Myśl o drzewie dębowym nie powoduje natychmiastowego urośnięcia pełnej wielkości drzewa dębowego, ale zaczyna się siłami produkującymi drzewo, razem z liniami czasowymi jego wzrostu. Każda myśl o formie, utrzymywana w myślowej substancji, powoduje kreację tej formy, ale zawsze lub przynajmniej generalnie razem z liniami czasu, które razem z formą zostały stworzone. Myśl o skonstruowaniu domu, gdyby była ustanowiona w nieuformowanej substancji, nie spowoduje powstania domu w jednej chwili, ale spowodowałaby wpływ na kreatywne energie już działające w handlu i sprzedaży w tych kanałach, czego efektem byłoby przyspieszenie budowy domu. A gdyby nie było wcześniej istniejących kanałów, gdzie kreatywna energia już by działała, wtedy dom zostałby zbudowany bezpośrednio z podstawowej substancji, bez czekania na powolne procesy świata organicznego i nieorganicznego. Każda myśl o formie, wyindukowana na oryginalnej substancji, powoduje kreację tej formy. Człowiek jest myślącym centrum i potrafi stworzyć myśl. Wszystkie formy, które człowiek wytworzy rękami, muszą najpierw zaistnieć w jego myślach. Nie może nadać kształtu rzeczy, dopóki nie pomyśli o tej rzeczy. Jak do tej pory człowiek poświęcał wszystkie swoje wysiłki ku pracy swoich rąk. Stosował pracę manualną w świecie do świata form, szukając zmiany lub modyfikacji dla form już istniejących. Nigdy nie próbował spowodować kreację nowej formy poprzez indukowanie swoich myśli na bezkształtnej substancji. Gdy człowiek ma formę myślową, bierze materiał z form stworzonych przez naturę i tworzy z nich formę na podobieństwo tej, którą ma w umyśle. Jak dotąd ludzie poczynili bardzo niewielki lub żaden wysiłek, by współpracować z bezkształtną inteligencją, by pracować z ojcem. Człowiek nigdy nie marzył, że mógłby robić to, co widział, że robi ojciec. Człowiek zmienia kształty i modyfikuje istniejące formy poprzez manualną pracę. Nie dał najmniejszej uwagi temu, że może wyprodukować formy z nieuformowanej substancji poprzez komunikowanie jej swoich myśli. Proponujemy dowieść, że człowiek to potrafi, dowieść, że każdy mężczyzna lub kobieta może to zrobić i pokazać jak. Jako pierwszy krok musimy położyć trzy fundamentalne propozycje. Po pierwsze, zapewniamy cię, że jest jedna oryginalna, nieuformowana materia albo substancja, z której wszystko jest zrobione. Wszystkie różnorodne elementy na świecie są niczym innym niż prezentacją tego jednego elementu. Wszystkie różnorodne formy w świecie, organicznym i nieorganicznym, są zrobione z tej samej rzeczy. I ta rzecz jest myślącą rzeczą. Myśl utrzymywana w niej produkuje formę tej myśli. Myśl w bezkształtnej substancji produkuje kształty. Człowiek to centrum myślowe, myślące, zdolne do wyprodukowania myśli. Jeśli człowiek nauczy się komunikowania swoich myśli do oryginalnej substancji, będzie mógł spowodować kreację, uformowanie się rzeczy, o których myśli. Aby to podsumować, istnieje nieuformowana myśląca substancja, z której zrobione są wszystkie rzeczy, która w swym oryginalnym stanie przenika, penetruje i wypełnia całą przestrzeń wszechświata. Myśl w tej substancji produkuje rzecz, która jest wyobrażona przez myśl. Człowiek może formować rzeczy ze swoich myśli i poprzez indukowanie swoich myśli na bezkształtną substancję może powodować, że rzeczy, o których myśli, zacznie się stwarzać. Może paść pytanie, czy jestem w stanie dowieść tych stwierdzeń i bez wchodzenia w detale odpowiem, że tak, logicznie i doświadczalnie. Powracając do fenomenu formy i myśli, dochodzę do jednej oryginalnej substancji i idąc w przód od oryginalnej substancji, dochodzę do ludzkiej mocy, by powodować formę rzeczy, o których człowiek myśli. I poprzez eksperyment doszedłem, że ta logika jest prawdą.
To jest mój najsilniejszy dowód. Jeśli jeden człowiek, który czyta tę książkę, stanie się bogaty, to będzie to dowód moich stwierdzeń, ale jeśli każdy człowiek, który zrobi to, co mówi ta książka, stanie się bogaty, to jest pozytywny dowód, dopóki ktoś przejdzie przez ten proces i nie dozna porażki. Teoria jest prawdziwa, dopóki proces nie zawodzi, a ten proces nie zawiedzie, ponieważ każdy człowiek, który zrobi dokładnie to, co mówi ta książka, stanie się bogatym. Mówiłem, że człowiek staje się bogaty poprzez robienie rzeczy w określony sposób i aby tak robić, człowiek musi być w stanie myśleć w określony sposób. Sposób, w jaki człowiek robi rzeczy, jest bezpośrednim rezultatem sposobu, w jaki myśli o rzeczach. Aby robić rzeczy w sposób, w jaki chcesz je robić, będziesz musiała nabyć umiejętność, by myśleć tak, jak chcesz myśleć. To jest pierwszy krok do bogacenia się. Myśleć to, co chcesz myśleć, to znaczy myśleć prawdę, bez względu na to, co widzisz. Każdy człowiek ma naturalną i wrodzoną umiejętność, by myśleć to, co chce myśleć, ale wymaga to dużo więcej wysiłku niż myślenie, które jest sugerowane przez to, co widać. Myślenie w odpowiedzi na to, co widać, jest łatwe. Myśleć prawdę, bez względu na to, co widać, jest pracochłonne i wymaga więcej energii niż każda inna praca, którą człowiek jest w stanie wykonać. Nie ma takiej pracy, którą robi większość ludzi, która nie jest tak męcząca, jak ta polegająca na trwałej i nieprzerwanej myśli. To jest najtrudniejsza praca na świecie. To jest szczególnie prawdziwe, gdy prawda jest przeciwna do tego, co widać. Każda rzecz, którą widać w wizualnym świecie, ma tendencję do produkowania odpowiedniej formy w umyśle ją obserwującym. A to może zostać zatrzymane tylko poprzez myślenie prawdy. Patrzenie na widzialny obiekt choroby wyprodukuje formę choroby w twoim umyśle i w konsekwencji w twoim ciele. Dopóki nie utrzymasz myśli o prawdzie, czyli tego, że nie ma choroby, to jest tylko pozór. Rzeczywistość jest taka, że jest tylko zdrowie. Patrzenie na wizualizację biedy wyprodukuje odpowiednie formy w twoim umyśle, dopóki nie utrzymasz prawdy, że nie ma biedy, jest tylko dostatek. Myślenie zdrowie, gdy jesteś otoczony przez wizualizację choroby, albo myślenie bogactwo, gdy jesteś w środku wizualnej biedy, wymaga siły, ale ten, kto posiądzie tę moc, stanie się mastermindem. Będzie mógł zmieniać przeznaczenie, będzie mógł cokolwiek pragnie. Ta moc może być osiągnięta tylko poprzez utrzymanie faktu, który jest poza wszystkimi wizualizacjami, a faktem jest, że jest jedna myśląca substancja, z której zrobione są wszystkie rzeczy. Potem musimy uchwycić prawdę, że każda myśl w tej substancji staje się formą i że człowiek może tak odcisnąć swoje myśli w niej, że może sprawić, że przybiorą formę wizualnych rzeczy. Gdy zdamy sobie z tego sprawę, tracimy zwątpienie i lęk, ponieważ wiemy, że możemy stworzyć to, co chcemy stworzyć. Możemy zdobyć to, co chcemy zdobyć. Stać się tym, kim chcemy się stać. Jako pierwszy krok do stania się bogatym musisz uwierzyć trzem fundamentalnym stwierdzeniom danym wcześniej w tym rozdziale. I żeby je wzmocnić, powtórzę je tu. Jest myśląca substancja, z której zrobione są wszystkie rzeczy. Ona z kolei w swojej oryginalnej postaci przenika, penetruje i wypełnia całą przestrzeń wszechświata. Myśl w tej substancji produkuje rzecz, która jest wyobrażona przez myśl. Człowiek może formować rzeczy w swoich myślach i poprzez indukowanie swoich myśli na bezkształtnej substancji może spowodować, że te rzeczy zostaną stworzone. Musisz odłożyć na bok wszelkie inne koncepty o wszechświecie poza tym monoteistycznym i musisz o nim rozmyślać, dopóki nie zostanie na stale wyryty w twoim umyśle i stanie się nawykową myślą, trwałym przekonaniem. Czytaj te stwierdzenia jako swoje credo w koło i w koło, zapamiętaj każde z nich w swojej pamięci i medytuj nad tymi słowami, dopóki szczerze nie zaczniesz w nie wierzyć. Jeśli pojawi się w twoim umyśle wątpliwość, odepnij ją na bok, jakby to był grzech. Nie słuchaj argumentów przeciwnych tym ideom, nie chodź do kościołów i na wykłady, gdzie mówi się o pomysłach sprzecznych do tych. Nie czytaj gazet ani książek, gdzie uczy się innych pomysłów. Jeśli zostaniesz zmieszany w swojej wierze, wszystkie twoje wysiłki pójdą na marne. Nie pytaj, dlaczego te rzeczy są prawdą. Nie spekuluj, jak to możliwe, że to prawda. Po prostu weź je na wiarę i zaufanie. Rozdział 5. Powiększanie życia.
Musisz pozbyć się wszelkiego śladu starego pomysłu, że jest jakieś bóstwo, którego wolą jest to, żebyś był biedny, albo które ma jakieś cele związane z tobą w ubóstwie. Inteligentna substancja, która jest wszystkim i we wszystkim, i która żyje we wszystkich i żyje w tobie, jest świadomą, żywą substancją. Będą